Cześć, witam Was w 75. odcinku trójkolorowego vloga. Kolejny raz w nieco innych okolicznościach niż standardowe. I zapraszam do tego, co słychać w piłkarskiej sekcji, bo w żadnej innej nie dzieje się tyle, co w piłkarskiej. Dlatego zapraszam do oglądania, oczywiście do komentowania tego, co się wokół tej sekcji dzieje. Mecz w Rzeszowie ze Stalą Rzeszów zakończony wynikiem 2-2. Pytanie, jakbyśmy do tego wyniku podeszli przed tym spotkaniem, nie wiedząc, co podczas tego spotkania się wydarzyło. Ja i tak uważam, że powinniśmy ten mecz wygrać. Zagraliśmy mecz całkiem średni, patrząc na to oczywiście, jak wygląda ostatnia historia naszych dwumiesięcznych wyczynów, to zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie w porównaniu do tych innych, ale też przeciwnik był nieco słabszy, chociaż Stal w ofensywie nie gra tak źle, jakby się mogło wydawać, i ma takie mocne momenty, takie, w której napiera, no i jak widać ma jednego z lepszych zawodników na swojej pozycji, Adlera, przynajmniej tak mi się wydaje, bo gość robi bardzo dużą różnicę, co pewnie również potwierdzą kibice samej Stali. Niestety naszej ekipy wyjazdowej tam nie było ze względu na zakaz stadionowy, wyjazdowy po meczu w Łęcznej, ale zawodnicy, jak widać, radzili sobie bez tego na tyle, na ile mogli. Prowadzili 1-0. Świetna bramka Sebastiana Bergiera. Tam pierwsze podanie Jędrycha, kapitalne między dwóch zawodników, rywala, celne. Brzozowski dogrywa w pole karne. Tam przeciwnik ścina to podanie. Piłka ląduje u Bergiera. Ten się odwraca, strzela. Wyjąć, jak to mówi szanowny kolega hokejowy. Świetnie to zrobił Bergier. Nie dało się tego zrobić lepiej. No i później gdzieś tam Gieksa sobie to spotkanie kopie. Wydawało się, że w miarę kontroluje. Natomiast przychodzi sytuacja, kiedy rozgrywamy kombinacyjny rzut rożny, po którym gość wychodzi jeden na jeden z Mateuszem Marcem. Ten dostaje udaru i fauluje bezsensownie rywala. Wydawało się, że może sędzia nie dać czerwonej, ale po interwencji VAR-u daje czerwoną. Jak najbardziej się z tą decyzją broni. Nie wiem, co miał w głowie Mateusz Marzec. On był tyłem do bramki. On widział, gdzie jest rywal. On widział, że trzech jego zawodników, kolegów, którzy biegną metr za rywalem, wystarczyło tylko spowolnić, żeby hop pobiegł do boku, a nie wywracać się tak, żeby hop na mnie wpadł. No... To są ułamki sekund z podejmowaniem takich decyzji, ale tak naprawdę w tej sytuacji czasami lepiej stracić bramkę niż zawodnika w 40 którejś minucie. To jest totalna głupota, taki faul, i wydaje mi się, że powinniśmy o tym głośno mówić, że czas zacząć w takich sytuacjach po prostu myśleć. I tyle. Nie ma co się tłumaczyć, że ciężko się grało bez jednego zawodnika, że sędzia taki, nijaki. Nie, to jest wina zawodnika, to jest wina trenera, to jest wina sztabu, że zawodnik popełnia takie błędy. Trzeba uczulać, uczyć i pracować nad takimi schematami. No, to jest kolejna czerwona kartka GKS-u Katowice od czasu podpisania deklaracji Stop Agresji w Sporcie. Tak swoją drogą. Zaraz po tej czerwonej kartce i tak GKS-a nie cofnęła się z graniem, co mogło się podobać, i okazało się, że ponownie Jędryk rozpoczyna akcję prawą stroną, długie podanie wzdłuż linii, tam jest dogranie z prawej strony, dochodzi błąd, uderza, nie ma dobitki, znowu jest jakaś próba strzału i nagle Brzozowski przy obrońcy pakuje piłkę obok bezradnego bramkarza, świetny strzał, Dawid Brzozowski do któregoś tam momentu, bardzo dobry występ, bo potem niestety, ale fala takich dziwnych zagrań, które spowodowały również to, że był remis. Jeżeli chodzi o stratę pierwszej bramki, tam już wcześniej pachniało stratą bramki, bo byliśmy zbyt bierni w okolicach linii pola karnego. Tak jak to trener lubi często mówić, że dobrze bronimy pola karnego, czyli innymi słowy murujemy, a rywale w nas trafiają, tak jak to zrobiła Polonia Warszawa. No to tak tutaj zza pola rywal kilkukrotnie nawinął bardzo ładnym strzałem, który dobrze łapał Dawid Kudła, i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że Dawid Kudła nam uratował ten punkt. Mimo tego, że wydaje się, że przy drugiej bramce mógł się zachować lepiej. Z kamery tego nie widać, ale gdzieś tam zasłyszałem, że przy tym strzale z rzutu wolnego był rykoszet. Niestety ten rzut wolny spowodował właśnie Dawid Brzozowski i wcale nie musiał faulować tej sytuacji, ale był już na tyle podpalony, że tak to się stało. Później przy 2-2 jeszcze miał kolejną okazję Brzozowski, tam była świetna akcja lewą stroną rogali. On dograł na prawą stronę, tam jeden nasz zawodnik ściągnął do środka obrońcę,
a sam mógł tak naprawdę nabiegać na piłkę i spróbować uderzać, ale widział, że tam jest jeszcze Brzozowski, a ten zamiast spokojnie przyjąć albo wycelować i naprawdę technicznym strzałem skierować do bramki, pakuje piłkę w trybuny w akcji meczowej. No i okazuje się, że potem jeszcze rywale mogą mieć akcję meczową, ale Kudła na szczęście dostaje w twarz i tym samym mecz kończy się remisem. Remisem, który wydaje się z perspektywy spotkania zasłużony. 30 strzałów chyba tam padło na stronę GKS-u Katowice, czyli rywale byli w stanie oddać 30 razy strzał na bramkę GieKS. To również wydaje mi się, że jest słabe, jeżeli chodzi o nasze działania defensywne, bo jeżeli pozwalasz rywalowi na oddanie tylu strzałów, to nie dziw się, że tracisz bramki. I tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Przed nami GKS Tychy, mecz derbowy, mecz 12 w niedzielę, idealna pora, 12:40. Nic, tylko zjawić się na Bukowej. Wychodzą w internecie różnego rodzaju filmiki, w których Rafał Górak wypowiada się o tym, że to jest jego ostatni mecz, że kończy karierę. Warto czytać komentarz pod tym filmikiem, tak żeby wiedzieć, na jakiej podstawie skąd on powstał. W każdym razie jest to jakiś sposób na zaproszenie ludzi, którzy na social mediach dopraszają się tego, aby trenerowi podziękować. Stety, niestety, ciężko bronić trenera w sytuacji, kiedy mamy kolejny raz kryzys i z tego kryzysu trzeba wychodzić. To wygląda w ten sposób, że trener lubi pracować z kryzysem w kryzysie, tylko że wydaje się, że on sam ten kryzys drużynę wprowadza, bo to jest kolejny raz w ostatnim czasie, kiedy drużyna ma kryzys. Teraz pytanie, co zrobić, jak zrobić, żeby tych kryzysów takich nie było, bo są one na pewno zbyt długie i dzięki temu, że ten kryzys wystąpił i to jeszcze taki, no to możemy już zdecydowanie mówić o katastrofie, bo jesteśmy bliżej spadku niż barażu, a baraże są podobno celem. Także wydaje mi się, że już można spokojnie mówić o katastrofie, patrząc jeszcze na to, kto przed nami w tym roku się stawi, jeżeli chodzi o rywali, bo oprócz Tychów będzie to jeszcze Wisła Kraków i nie będą to łatwe mecze, więc wydaje się, że my w tej przerwie teraz to chcielibyśmy nie znaleźć się w strefie spadkowej i tego się trzymać. Także ciężko obronić trenera patrząc na wyniki i wydaje się, że tutaj prezes może podjąć jakąś ważniejszą decyzję mimo swojego wywiadu, ale jak na razie widać działania prezesa oprócz dużego gadania, wielu słów, które gdzieś tam padło i prezes doskonale pewnie sobie zdaje sprawę, jakie słowa chodzi, a to efektów na razie nie widzimy żadnych, ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Także mam nadzieję, że sobie to prezes weźmie do serca, jeżeli będzie mu dane oglądać i coś z tym zacznie robić, bo 100 dni mija i minie bardzo szybko, a nie widać, żeby się wydarzyło cokolwiek. Także to tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Powoli pewnie ekipa szykuje się na wyjazd do Cortiny, także zapinamy pasy, jedziemy. Na pewno piękna wycieczka ze strony kibiców Gieksy przed nami. Także to tyle. Widzimy się w niedzielę na Bukowej. Mam nadzieję, że w końcu mecz zwycięski, bo pewnie trochę więcej ludzi niż zwykle będzie na tym meczu, a będzie co oglądać. Więc tego się trzymajmy. Bądźmy na stadionie wcześniej. Pomóżmy Ultrasom przygotować oprawę odpowiednią dla tego meczu i dla 20-lecia, które jest w tym miesiącu celebrowane właśnie przez grupę Ultras Gieksa. To tyle. Zapraszam Was na mecz w niedzielę.